Wiecie co, mam takie przeczucie, że to będzie zarąbista seria. Ale ja witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Znajomy Królika, to jest Hearts of M4 na modyfikacji Führerreich, czyli tej nowiutkiej. Co prawda to jest wersja alfa, ale zapowiada się naprawdę, naprawdę zarąbiście. Zagramy sobie jako Polska, W poprzednim odcinku pytałem się was, kim zagramy. Pewnie już po miniaturce kojarzycie, ale zagramy sobie jako monarchia absolutna z królem Radziwiłłem. Dokładnie tak, zagramy sobie jako monarchia absolutna z dość nietypowym template'em dywizji, który chciałbym w sumie przetestować. Przetestujemy sobie na Polsce ten template dywizji, który nazywam Neven Ending Story, ponieważ ta piechota ma cały czas atakować, ale to zaraz do tego przejdziemy. Rozpoczynamy rozgrywkę, zagramy sobie jako Polska, przy okazji zobaczycie, jak prowadzić monarchę na tron, bo to jest prosta sprawa, trzeba dobrze rozegrać eventy. Jeżeli nie wiecie, czym jest Führerreich, Führerreich to jest po prostu alternatywna rzeczywistość alternatywnej rzeczywistości naszego uniwersum. Proste, proste. Generalnie to jest taki Kaiserreich, tylko że Niemcy przegrały wojnę, mimo tego, że Stany Zjednoczone nie weszły do tej wojny. Czyli Ententa sama wygrała wojnę bez Stanów Zjednoczonych i sama podzieliła świat. Tak to mniej więcej wygląda, Jest Polska bez dostępu do morza, mamy trzy duchy narodowe, mamy totalny rozpiździel, jeżeli chodzi o politykę. Generalnie historia jest taka, że bardzo podobna właściwie do naszej właściwej historii, ponieważ mamy problemy polityczne. Wchodzi Piłsudski na scenę polityczną, robi porządek, jednak tutaj pojawia się zmiana, ponieważ Piłsudski w około chyba 35-34 roku mocno zachorował i, od tego czasu na scenie politycznej rozpoczął się, totalne załamanie się rozpoczęło i musimy poczekać, aż Piłsudski umrze. Tak, wiem, że to dziwnie zabrzmi, ale my nic nie zrobimy, dopóki Piłsudski nie umrze. Wszyscy czekają, aż Piłsudski umrze i dopiero wtedy rozpoczną się reformy, bo bez jego śmierci nic się nie zacznie. Jak widzicie, Radziwiłła już mamy, tylko co prawda on jeszcze nie jest, on jest jako monarcha, ale jako organizacja wszechstanowa, tak? A my potrzebujemy APM, czyli absolutystyczna monarchia monarchistyczna. Tak, monarchia absolutna z Radziwiłłem. To będzie ciekawe, to będzie naprawdę, naprawdę ciekawe. Co my potrzebujemy? Zacznijmy może od postaw. Zacznijmy od postaw, czyli od łapki w górę i soczystego komentarza. Z racji tego, że to jest pierwszy odcinek, więc wypadałoby to zostawić, wiecie, dla podbicia statystyk i tak dalej. Zobaczmy, ile mamy cywilniaczków. Mamy 10 pracujących cywilniaczków. To jest interesujące, to jest bardzo interesująca rzecz. Co ja chcę osiągnąć w tej serii? No, odtworzenie Rzeczpospolitej to byłoby naprawdę mile widziana rzecz, tak. Naprawdę mile widziana rzecz, jeżeli by udało nam się odtworzyć Rzeczpospolitą. A czy nam to się uda? No, może być ciężko. Może być naprawdę ciężko, ale oczywiście będziemy się starać. Cały czas nie jestem pewien co do sojuszu. Czy iść w Międzymorze, czy próbować własnego sojuszu. Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Dobra. To jest tak. To jest Führerreich wersja alfa. Pierwsza dostępna na Steamie, oczywiście linki do wszystkich modyfikacji macie w opisie, również na mod graficzny, tak, bo to jest dodatkowy mod graficzny, to inaczej wygląda, to jest mod graficzny, który mi się po prostu bardzo, bardzo podoba, już od dłuższego czasu z nim gram. Nowe eventy, tak, chcemy znać wszystkie eventy, no fajne nawiązanie do Kaiserreicha, to będzie bardzo dużo nawiązane do Kaiserreicha. Indyjska rewelia z 35 roku, Królestwo Polskie, jak ktoś chce, ja nie będę czytał tych wszystkich eventów, zwłaszcza, że one są po angielsku, to trochę czasu by zajęło, więc że jak ktoś chce sobie przeczytać, to zapraszam, ale mówię, no historia jest bardzo podobna do tego, co my mieliśmy tak naprawdę, tylko z tym, że Piłsudski zachorował i musimy czekać, aż on umrze, żeby nastąpiły zmiany polityczne, tak, tak. Rewolta indyjska w 35 roku, wojna domowa w Indiach, właśnie, ktoś się pytał, jak wygląda Azja. Azja wygląda w ten sposób. Czyli praktycznie mamy... co to jest? Kumoting? Chiang Kai-shek, okej. No bardzo podobne Chiny, tak? Z wyjątkiem tym, że w Azji mamy rewoltę. Aha, jeszcze ważna ciekawostka, od razu mamy państwo żydowskie. Shashime, Weziman tutaj sobie żyje. Nie mają jeszcze drzewka, ale zapewne coś tutaj będą mieli, żeby otworzyć jakieś królestwo niemieckie na ziemi, czy jak to nazwali. Wojna domowa w Hiszpanii jest chyba kurwa zawsze, wszędzie. Na każdej modyfikacji musi być wojna domowa w Hiszpanii, bo bez tego by nie było modyfikacji do Hearts of Iron. Z tym wyjątkiem, że mamy cztery strony konfliktu. Mamy komunistów, demokratów, falangistów oraz monarchistów. Ciekawe, ciekawe. Można sobie rozegrać w czwórkę ze znajomymi, się ponapierdzielać, zobaczyć jak to wyjdzie. Dobra, otrzymujemy rozgrywkę, lecimy. Czekamy, aż Piłsudski umrze oczywiście. Jak widzicie, drzewko mamy zablokowane i to wymaga śmierci Piłsudskiego. Wiem, jak to brzmi. A właśnie, Piłsudski w ogóle jest. Piłsudski w ogóle jest jako marszałek. Patrzcie, wrzucimy sobie armię, wrzucimy sobie tutaj generała. Pyk, pyk. No i jest Józef Piłsudski. Ma zarąbiste busty, naprawdę zasny ziomek, wąs prawilny. Ale niestety musi umrzeć, żeby Polska mogła ruszyć do przodu. Wiem, to jest okrutne, wiem, nie takiej Polski się spodziewaliście, ale niestety. Niestety tego wymaga nasze drzewko. Które jest niestety najważniejsze, tak. Piłsudski powinien już umrzeć. Ej, halo. Piłsudski powinien już umrzeć. Chyba trzeba będzie mu pomóc. Halo.
To już mamy. Ej, już minęły 3 tygodnie. Okej, okay, to jest śmierć. Tak, to jest śmierć króla Anglii. Teraz na tron 6 Edward VIII, dokładnie tak. A no nasz Piłsudski cały czas ma się dobrze. Halo, panie Piłsudski, to już ta pora. Zabójstwo Abdulmena, to co to, kim ty jesteś? Sultan Alczego. Rozumiem, że. O, dziękuję Piłsudski, najwyższa pora. Czekajcie, tak, Piłsudski nie żyje. Dzisiaj Piłsudski został znaleziony martwy w swoim gabinecie. No właśnie, straszny dzień dla naszego narodu, ale dzięki temu możemy rozpocząć reformę, który blokował sam Piłsudski. To się będzie robiło 35 dni, podobno do Kaiserasie, tak? Robimy wielką debatę i następuje seria eventów, tak samo u nas będzie seria eventów i będziemy wybierali, dzięki czemu będziemy mogli wybrać odpowiednią stronę. Wybierzemy sobie monarchię absolutną, czyli tą ścieżkę. Tutaj co prawda są cele, które jeszcze są puste, nie są gotowe, no bo to jest alfa. I tak samo tutaj jeszcze są dwa puste cele. Ale zrobimy sobie, tak? Tutaj dalej wszystko jest ładnie zrobione oraz tutaj, bo tu w sumie wojskowi i król mają bardzo podobne ścieżkę i w ogóle dojście do tego jest bardzo podobne, tak? W ogóle jak będą inwenty, zaraz zobaczycie, odnośnie tej monarchii, to będzie tak, że król musi się dogadać z tymi wojskowymi, tak? To będzie jednocześnie pusz wojskowy, król zacznie się domagać dostępu do władzy. Czekajcie, bo to będzie zwiększenie tego wpływu króla na władzę. Tak, i dostajemy 100 siły politycznej, pyk, możemy sobie od razu wrzucić wczesną mobilizację i zaraz nam wyskoczy evencik odnośnie praw mniejszości w naszym kraju. Przypominam, że my jesteśmy krajem wieloetnicznym i będziemy musieli z tym żyć. Nie chcieliście Dmowskiego, no to sobie zagramy z taką Rzeczpospolitą wielu narodów. Słuchaj socjalistów, więcej przywilejów. Generalnie mamy trzy duchy narodowe, to jest litewski Anrest, rektualna populacja, dobra konsumpcyjne fabryk i tak dalej, i tak dalej. Mamy podział na Polskę A i B, czyli klasycznie, no i mamy doradców, co jeszcze w sumie nic nam nie daje, tak? I teraz możemy, mamy trzy opcje. Jakbyśmy chcieli iść w Dmowskiego, to byśmy musieli wybrać ostatnią, tak? No bo dwie pierwsze mamy, że to blokuje National Populist, którzy są potrzebni do Dmowskiego, czyli jak chcecie iść w Dmowskiego, musicie wybrać ostatnią opcję. My z racji tego, że idziemy w króla, więc możemy im przyznać te przywileje. To nam zniweluje tego ducha narodowego, dzięki czemu i tylko tracimy 100 siły politycznej. Okej, możemy to zrobić, możemy to zrobić. Jak widzicie, teraz litewskie protesty zabierają tylko 1/10 manpowera, co nie jest tak dużo, a spokojnie jeszcze sobie wybustujemy. O, i fabryczki doszły, no i to mi się podoba. Znaczy, jak tu już budujesz, to buduj, ale dalsze, no nie wiem, Łódź, Kielce, to dookoła będziemy Warszawę budowali, czyli stolicę naszego kraju. Ktoś powiedział, że nie mamy Krakowa. Kraków mamy, ale Nowego Sącza nie mamy, bo nam kurde pepiki zabrały. Na pepiki to musi być karna wyprawa jak najszybciej. No właśnie, rozpoczyna się seria eventów i teraz trzeba dobrze to rozegrać, żeby wprowadzić króla na... znaczy dać więcej władzy królowi, tak? Potrzebujemy boostować APM, jednak nie musimy zawsze wybierać opcji, która boostuje APM, bo to zwykle potrzebowali odnośnie wetowania tych ustaw, tak? Mamy dwie opcje, właściwie trzy. Pierwsze daje nam trzy cywilniaczki i tutaj mamy boosta do militarek. Trzy cywilniaczki są najlepsze z tego wszystkiego. Trzy cywilniaczki są najlepsze. O, widzicie, duch narodowy, jeszcze dobra konsumpcja minus 2% i cywilniaczki weszły, tak, bo mamy 6. No i ładnie, ładnie. Przemysł powoli się boostuje. Czekajcie, reforma. Tutaj zawetujemy, bo te boosty 2%, tu mamy 4% kosztem jeszcze siły politycznej, to się nie opyla, a chciałbym troszeczkę zacząć boostować to APM, żeby król miał wpływ na władzę, tak? Więc sobie boostujemy to APM, wetujemy prawo, traciłem przy tym jednak siłę polityczną, ale to jest wymagane, tak, żeby wprowadzić króla. Znaczy zwiększyć jego władzę, tak? Żeby zwiększyć jego władzę. Wolność słowa. To chyba też jeszcze nie jest skończone, co mi się wydaje, bo możemy albo przyznać wolność słowa wszystkim narodom i to zmniejszy szanse litewskiej rewolucji, albo możemy zawetować i to zwiększy szanse litewskiej rewolucji, ale dostajemy siłę polityczną i to chyba jeszcze nie jest gotowe do końca, więc po prostu zawetujmy to, żeby nie tracić tutaj tej siły politycznej. Tak, tylko Polacy mają prawo, to okej, niech będzie. Wolnej prasy. Reforma armii, bardzo ważne, ponieważ reforma armii jest podzielona na dwie ścieżki. Możemy mieć większą armię, którą wybierzemy i pójdziemy w mass assault, pójdziemy Polską w mass assault, dokładnie tak. Albo w better, czyli lepszą, mamy wojnę mobilną i przewagi ogniowej. My potrzebujemy pierwszej opcji. Dodatkowo dodaje nam 2% populacji, naprawdę dużo będziemy mieli tego manpower, ale będziemy go potrzebowali, ponieważ tak jak mówiłem, to będzie taktyka niezatrzymanej fali piechoty, never ending story, dokładnie tak. Tylko troszeczkę biedniejsza, tak jak widzicie, nam się drzewko odblokowało, możemy to zrobić w sumie 70 dni,
bo i tak jedyna rzecz, jaką możemy robić. Cały czas czekamy na koniec reform politycznych oraz przywrócenie prawowitej monarchii z Radziwiłłem. Reforma lotnictwa. Moglibyśmy sobie zwrócić boosta dla lotnictwa albo dla bombowców, jednak ważniejsze jest, żeby teraz boostować króla. To nie jest taki boost do tych myśliwców ważny. No mają na razie 7%, tak? To jest mało, ale to już wystarczy. To już wystarczy, żeby wprowadzić króla na tron. Absolutystyczna partia monarchistyczna. O właśnie, mamy kwestię monarchii. Możemy zrobić demokrację. Z tej demokracji potem można przejść na Dmowskiego. Możemy przejść, wybrać opcję, którą wybierzemy, czyli króla albo... to będzie król albo pucz wojskowy. Albo możemy zostawić to jak jest, czyli w sumie rozpiździej. Więc oczywiście bierzemy... król potrzebuje więcej władzy, dokładnie tak. Ale to jeszcze nie koniec, bo teraz przyjdzie Rycerz Śmigły do nas. Do naszego gabinetu, o właśnie, i wojskowi chcą podzielić się władzą. Popularność nam spada, ponieważ partia rządząca to jest APM, a tylko 17%. No i teraz do naszego gabinetu wbija Rycerz Śmigły i domaga się władzy, żeby wojskowi też coś utrzymali. No i możemy za pomocą 100 siły politycznej jednego przekonać, że to król ma rządzić, albo możemy zrobić pucz wojskowy i Rycerz Śmigły przejmuje władzę. No i gramy pod monarchię, więc oczywiście tracimy 100 siły politycznej. No i właśnie reforma królewska dobiegła końca, teraz wojskowi powinni przyznać, znaczy poprzeć oficjalnie, o właśnie, wojskowi oficjalnie popierają króla Radziwiłła, Franciszka I Radziwiłła, gdzie jest moja korona, okej, spoko, skończone, tak, mamy odblokowaną ścieżkę, dziękuję, wybraliście, chyba najczęściej się pojawiało, znaczy ja nie liczyłem tych głosów, ale najczęściej się pojawiało, tak, i myślę, że to jest ciekawa opcja, tak, no bo Dmowski był na Kaiserreichu, Rycerz Śmigły był na historycznej Polsce, więc tutaj na tym Führerreichu zagramy po sobie pod monarchię absolutystyczną, bo jeszcze takiej opcji nawet nie było. To cały czas nie wiem, jakie sojusze, no bo generalnie jak chcemy powalczyć z Niemcami i z Zapadłosławią, to najlepszym sojusznikiem Ententa by się wydawało, tak? Jednak można też popróbować robić ten własny sojusz, można popróbować, zobaczymy. Koncentracja przemysłu, zróbmy koncentrację przemysłu. Jak to robi się? 50... Okej, zaraz skończymy 50 doświadczenia armii, zaczniemy już powoli modernizować piechotę. Jeżeli ktoś jest bystry, to się domyśli, o na czym będzie polegała ta niekończąca się fala piechoty. 4... Okej, 50 doświadczenia armii. Myślę, że styknie. Okej, mamy to i możemy rozpocząć reformę... znaczy reformę rządu, tak. Pierwszy cel pominięty, świetnie. Uwięzienie opozycji. Monarchia absolutna, więc no, trzeba. Jak trzeba, to trzeba. Nasze dywizje piechoty, usuń piechotę, nie anti-era. Usuń piechotę. Mamy 10, to będzie podstawa. Wrzuć kompanię, zapisz. To będzie nasza podstawowa piechota. Ktoś może złapać się za głowę, ale spokojnie, to będzie działać. Zaufajcie mi, to będzie dobrze, to będzie good, zaufajcie mi, będzie naprawdę good. I teraz tak, tu mamy wszystko mi zmieni na piechotę. Dokładnie tak, tu mamy 30 dywizji piechoty. Będziemy potrzebowali dużo więcej tej piechoty. Naprawdę dużo będziemy spamić tą piechotą, mam nadzieję, że to będzie ładnie działało. W sumie możemy już wystawiać jednostki, a nie potrzebujemy więcej sprzętu wsparcia. Tak, tu jedyny minus jest tego, że będziemy potrzebowali dwa razy więcej sprzętu wsparcia. Dużo będziemy tego sprzętu wsparcia potrzebowali. Generalnie są dwie ścieżki, żeby co zrobić. To jest taka wersja, my robimy wersję biedniejszą, nazywam to, nie wiem, last minute nazwijmy. To jest pod mass assault. A jeżeli chcemy taką bogatszą wersję, z większą ilością jeszcze sprzętu wsparcia dla bogatych krajów, takie all inclusive, to idziemy superior fury doctrine, tak, przewagi ogniowej. Dokładnie tak, konstrukcja się zrobiła i uwięzienie opozycji, dokładnie tak. Nikt mi tu nie będzie podważał władzy królewskiej, zrób radyjko. Areszt konspiratorów, okej, okay. cały czas zwiększamy sobie APM, tak, bo jak widzicie, w sumie już mamy dominację, 27, mowa ma 23, niech będzie. Dmowski ma bardzo śmieszną ścieżkę, szkoda, że go nie wybraliście, bo jest tak, nowa era, jedna partia, jeden wódz, jeden naród, taki Dmowski, polski patriota z krwi i kości, no ale trudno, zagramy sobie Radziwiłłem, a może następnym razem Dmowskim zagramy, tak. Poza tym Radziwiłł w tym swoim drzewku ma coś, co nam się przyda pod wojsko, ponieważ jest to Division Recovery Rate plus 5%, a to do tych template'ów piechoty jest bardzo przydatne, ale to zaraz, czekajcie. Tu mamy zrobione, okej, rozwiązanie Sejmu. Po co Sejm, jak mamy władzę absolutną? Dokładnie tak. Niepotrzebny nam jest Sejm, już mamy 37%, zaraz nam powinno wzrosnąć popularność partii. Stabilność jaką mamy? Na poziomie 40%. Aha, tu, czekaj, czemu tu nie ma?
odnośnie samej stabilności. Nie wiem, to usunęli. Czekaj, jak wczoraj robiliśmy z tego streama, to jeszcze było, the fuck? No nie wiem, dobra, nieważne. Więcej cywilniaczek, więcej cywilniaczków. Cywilniaczki chodzą po ludziach, dokładnie tak, ile mamy. Dwa niepełne sloty, potrzebujemy więcej, potrzebujemy dużo więcej, ponieważ potrzebujemy dużo sprzętu wsparcia, on nie jest tani. Nawet bym zrobił tak, nawet tak bym zrobił. Więcej musimy tego sprzętu wsparcia produkować, dokładnie, dużo więcej. No i zaczyna się. Pamiętajcie Kaiserreicha? Pamiętajcie taki mod jak Kaiserreich? Pamiętajcie czarnego murzyna w poniedziałek, który skacze, ucieka z Berlina na całą Europę i rozpierdziela wszystkie fabryki? No to tutaj mamy takiego murzyna, który ucieka z Londynu, dokładnie tak. Krach na giełdzie w Londynie, zaczyna się. Katastrofa totalna, gospodarka staje, będziemy musieli sobie jakoś z tym poradzić. Wydobycie wydobyciem, tego nie potrzebujemy. Żrób szpitale, jeszcze może nie musisz robić szpitali. Doktrynkę bym zaczął cisnąć powolutku, bo by się przydało. Dobra, zrób na razie artylerię. Doktrynka by się przydała, dobra, rozwiązanie Sejmu. No właśnie, no i ten murzyn jednak dociera do Polski. Chociaż nie mamy dostępu do morza, to i tak do nas dotarł. Szkoda, bywa, bywa, shit happens. Możemy zrobić to stabilność pitu, 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 albo możemy rozpocząć restart ekonomii, żeby tutaj usunąć sobie efekt krachu na giełdzie w Londynie. British strike again, ok. Zrobimy sobie ekonomię, go ekonomię. Chociaż nie wiem, czy nie powinienem dokończyć tego. Co nam to jeszcze rozdawał? Stabilność plus 15, fajnie, fajnie. Political power gains minus 0,05, to taki nieważny minus. Nie, to by się robiło 21 dni. To ile się robi? 20-35. No i jest zebranie państw ententy, tak? Mamy zebranie państw ententy z roku 36. Spróbujemy wymusić na tych państwach nałożenie embarga na Niemcy. No właśnie, embargo na Niemcy. Niemcy muszą zostać ukarane, albo tak, Niemcy muszą zostać ukarane. Może się zgodzą. Jeżeli się zgodzą, to Niemcy dostaną minusy do produkcji, do wydajności fabryk, jeżeli chodzi o broń i tak dalej. Zobaczymy, czy dostaną tego ducha. Zobaczymy, czy oni się zgodzą. Jest! Zgodzili się! Weszły sankcje na Niemcy, dokładnie tak. Niemcy muszą zostać zatrzymani. Pokażcie, 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 pokażcie mi tą rzeszę. Dla tych, którzy nie wiedzą, tutaj jest Führer jako minister gospodarki. Tak, sankcje ententy. Minus 7% i obowiązuje tylko na 2 lata, ale zawsze coś, zawsze coś. Zawsze ich to troszeczkę zastopuje. No i to jest zrobienie wspólnej gospodarki, tak? Wspólnej waluty i tak dalej, jeżeli chodzi o NTNT. Możemy spróbować wejść ten francuski plan, możemy spróbować. Nie wiem konkretnie, co nam to daje. Ale spróbujmy, to nam może pomóc wyjść z tego kryzysu. Spróbujmy, zobaczymy, co Francuzi zaproponują, tak? Nie wiem konkretnie, jakie to boosty daje. Znaczy, my cały czas będziemy cisnęli sobie to zakończenie kryzysu. Okej, no i super, no i mamy boosty, tak? Minus 5% dla państw ententy. Super, no i construction speed minus 10. Na 730 dni? O kurwa. No to jak my budujemy fabryczki, to nie wiem, czy jest takie dobre. Francja sugeruje... Ej, Francja chce, żebyśmy uznali rząd radziecki jako oficjalne przedstawicielstwo Rosji, tak? Bo pewnie Polska od wojny z bolszewikami nie uznaje Sowietów jako państwo. Czy to jakoś wpływa na relacje albo Wargola czy coś? Żeby Rusy nie dostali na nas Wargola, o to mi chodzi. No nie, no dobrze, załóżmy, że nie, ale czekajcie, czy to jakoś nie wpłynie na nasze relacje? Znaczy, one i tak są fatalne. Kurwa, już myślałem, że Rusy nam wojny wpowiedzieli. Przepraszam, troszeczkę się przestraszyłem. Wojna domowa w Brazylii. To taka duża wojna domowa w Brazylii, ale jak wygląda Hiszpania? Czekajcie, brazylijska wojna domowa, restart ekonomii, spoko, falangiści, republikanie upadli, tylko bronią się komuniści, falangiści, monarchiści, okej, zostało 3 graczy, o kurwa, co tu się dzieje, Brazylia, kogo my tutaj mamy, to są wojskowi, można tak nazwać, to są demokraci, a to są komuniści, okej. Warszawska kolej do Wilna, tego nie potrzebujemy, właśnie, mamy dwie ścieżki, możemy iść w gospodarkę cywilną, co nam daje 6 cywilniaków. 6 cywilniaków nam daje. Albo możemy iść w gospodarkę wojskową, która daje nam 4 militarki, ale bus do produkcji karabinów. I ten bus stały do produkcji karabinów jest tak dobry, że ja w to pójdę. A ręcznie będziemy budowali cywilniaczki. Chociaż szkoda tych 6 cywilniaczków, szkoda. Ale my sobie je zbudujemy ręcznie. My sobie je zbudujemy ręcznie. No teraz troszeczkę może mniej ręcznie będziemy budowali, ale będziemy cisnęli. To nam 4 militarki się przydadzą. Kurwa, zgodzili się. Fuck. No niech będzie.
No i się zakończyło, tak, konferencja Ententy się zakończyła, siła polityczna 30. Będziemy mogli wrzucić częściową mobilizację. Chaos w kolonii? Co się dzieje? Czekajcie. Komuniści! O mój Boże, i walczą z Duńczykami, da fuck? 26. Jakieś powstanie komunistyczne. Ciekawe, ciekawe. Interesujące, interesujące. I też nie wiem, czy my będziemy bronić się przed Niemcami, czy zagramy bardziej agresywnie. Bo sprawiałbym tą Zapadosławię podbić, tylko problem jest taki, że kurczę... mają te... czekajcie, oni mają kryzysy, kryzysy, kryzysy. Byśmy chcieli szybko przeatakować, no na pewno nie z taką armią, tak? Na pewno nie z taką armią. Byśmy musieli tutaj iść, tak? A to potrzebujemy skończyć... Aha, byśmy musieli skończyć drzewko polityczne, tak? Tak, byśmy musieli skończyć drzewko polityczne. Pójdziemy tutaj, okej, okay, dobra, mamy, supportujemy wojskowy przemysł, dokładnie tak, co nam to dawało? Konstrukcja militarek, to na razie się nie przyda, ale 4 militarki się przydadzą. Szkoda, że aż 70 dni się robi, ale mamy ten boost. Boost do produkcji karabinów plus 10% przyda się, oj, przyda się. Zwłaszcza, że większość fabryk pójdzie na support equipment, bo go będziemy potrzebowali naprawdę dużo. Naprawdę dużo będziemy go potrzebowali. Możesz nawet już zacząć szkolić dywizję. Tak nie wiem, do 500 000, coś ten deseń, a więcej nie mogę, dobra. Falangistyczna z Hiszpania spisowała ze frontem ludowym, czyli komuniści przegrali, czyli mamy tylko faszystów, tak, faszystów tu nie ma. Falangistów i monarchistów, jaka to jest partia, uważ? Populiści? Populiści. José Antonio Primo de Rivera. Jego ekscelencja Jamie Leopoldo i Battenberg. Battenberg? A nie Bourbon w Hiszpanii, czy coś? Support ended. O kurwa, Division... Co to jest? Wy też macie taką karę? Nie. Ty, jak oni mają taką karę, to jak oni mają to wygrać? Ja pierdziele. Dobra, nieważne. Grudzień. Dobra, grudniem, ale tutaj podziękuję wam za uwagę. Łapka w górę, soczysty komentarz. Mam nadzieję, że wam się odcinek podobał, że taka Polsza monarchistyczna będzie tylko święciła sukcesy. Cześć, trzymajcie się, na razie.